Dziś jeszcze nie wiadomo, czego to będzie pomnik zacofania i niemocy, czy samej niemocy. Z grubsza tylko wiadomo, że ta niepewność ma ekstrawagancką cenę – $1 miliard. Przekopano 3 miliony metrów sześciennych ziemi i wszystkie projekty. W terminie powstała tylko makieta. W rzeczywistości natomiast widać było, co Polak potrafi. Roboty prowadzono po naszemu, co już 6 lat temu nie pasowało do mglistych wówczas wyobrażeń o nadzwyczajnych wymaganiach techniki i technologii na budowie siłowni nuklearnej. Coś jednak powstało. Z mapy nieodległych okolic Gdyni i z nadmorskiego pejzażu wydrapano wieś Kartoszyno. Kiedy wrażliwi reporterzy szli za chłopskimi furmankami wyjeżdżającymi na zawsze, postępowi byli już tam, gdzie rodziło się nowe. Budowlańcy nigdy nie szanowali godziny 13, ale w Żarnowcu, trzeba przyznać, mieli kilka konkurencyjnych adresów. Tragedia Czarnobyla zamknęła epokę radosnego ujarzmiania atomu techniką ze wschodu. Opór przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce skupił wszystkie żywioły i emocje. Cudze świadectwa, poprawki i zmiany niczego nie odmieniły. Protest był mocniejszy od rachunku ekonomicznego i odwagi rządu. Jesteśmy zbyt biedni, by pozwolić sobie na budowę bezpiecznych elektrowni jądrowych, powiedział ostatnio w Sejmie minister przemysłu, a Wysoka Izba podzieliła ten pogląd. Żarnowiec stanął. Najbliższy seans w XXI wieku, kiedy zostanie wyzwolona energia polskiej gospodarki. Inaczej życie nie powróci ani do kina, ani na budowę, ani do mieszkań w Żarnowcu. Zwolniono 5000 osób. Brakować będzie tej elektrowni w bilansie energetycznym. Zabraknie jej także w bilansie ekologicznym Polski, ciężkim od dwutlenku siarki i pyłów z elektrowni węglowych.